Świadomi, że historia i tradycja stanowią o naszej tożsamości, pragniemy troszczyć się o duchowe i materialne dziedzictwo przodków oraz pomnażać dobra, które symbolizują nasz region. W tym celu, w ramach społeczno-kulturalnego Towarzystwa Sądeczanin, wyrażamy wolę pełnienia służby Ojczyźnie poprzez dbałość o społeczny, kulturalny i intelektualny rozwój ziemi sądeckiej. Dnia 14 listopada 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wobec tego w odpowiedzi na współczesne wyzwania bezpieczeństwa Społeczno-Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin stoi na stanowisku, że należy podjąć działania na rzecz przewrócenia jednostki wojskowej w Nowym Sączu. Odwołując się do tradycji stacjonującej w okresie międzywojennym jednostki, Stowarzyszenie uważa, że przewrócenie jej do nowego sącza leży w interesie obronności kraju, jak i sądeckiego regionu, gdzie głęboko zakorzenione są tradycje patriotyczne, jak i walk o niepodległość naszej ojczyzny.